World League of Players. Procedura sprintu do 50 km, a więc 9 okrążeń, jeżeli chodzi o naszą ligę. Bez pit stopu przymusowego, więc kierowcy jak ruszają, tak przeważnie kończą na tych samych oponach. U wszystkich jednomyślnie medium. Nikt się nie zdecydował na miękkie opony. No, światełka zgasły, ale bolidy jeszcze stoją. Dobrze, no wystartowali Piekarczyk, świetny start od samego początku, Przygocki, coż to tutaj zrobił, naprawdę, no rakietowy start, już trzecia pozycja dla Mercedesa, jeszcze to jest dla niego za mało, on się tutaj próbuje przebijać jeszcze przed Hasa, no i oczywiście wiemy, żeby tutaj Piekarczyk jakoś za daleko po prostu nie uciekł, goni Mercedes mocno, no i na razie w miarę spokojnie, a teraz obraca nam się Williams, uderza w bandę. No i niestety mamy już pierwszego pechowca tego wyścigu. Żółta flaga. Mam wirtualny samochód bezpieczeństwa. Aż się przypomina Austria. 2022 rok, Mick Schumacher kontra Lewis Hamilton, kiedy to oczywiście Duńczyk wspomagał Niemca DRS-em, a Brytyjczyk zmagał się z problemami, tym bardziej, że ten Mercedes był dosyć kapryśny. W tym momencie manewr Przygockiego wysłany i zatwierdzony, ponieważ już druga pozycja kierowcy ekipy z Brackley. Pech Januszka, pech Klaudiusza dzisiaj i to oczywiście oznacza, że Ferrari keramzytowego mocarza już w tym momencie na 14 pozycji. I przed nim Alfa Romeo haubicy, więc naprawdę za chwileczkę dojdzie do potężnego pojedynku. Naprawdę, no Kulbajk też bliziutko. Trzeba tutaj naprawdę mocno się skupiać, bo troszeczkę tej walki mamy w tym momencie. No cóż, oczywiście to oznacza tylko jedno, zbliżające się z tyłu Ferrari, które za chwileczkę będzie się przebijać, no i keramzytowy goni Vettela, który w tym momencie na dobrym 10. miejscu, no i oczywiście wiemy bardzo dobrze, że to nie jest jeszcze koniec. El Michael i Pepcio. Jest El Michael przed Williamsem. Uciekł El Michaelowi, więc oczywiście nie ma tutaj możliwości użycia DRS-u. No i zobaczmy, bo jeszcze Pepcio tutaj próbuje walczyć. Oczywiście haubica i Pepcio, pojedynek mocnych graczy, mocnych kierowców i mocnych zespołów. A Vettel w międzyczasie uporał się z El Michaelem, aż szkoda, że tego nie zobaczyliśmy. No i w tym momencie Ferrari na 10 i 11 pozycji. Już jakaś żółta, kolejna flaga się pojawiła, no i zobaczymy, co tutaj będzie grane. No Przygocki ma tempo, widać, że jest w stanie coś tam urywać. Piekarczyk oczywiście może kontrolować spokojnie wyścig, jak tak przeanalizować czasy. Są sektory, gdzie się poprawia, są sektory, gdzie troszeczkę traci, ale mimo wszystko, no tak jak powiedziałeś, Webster, tam było 2,5, teraz jest 1,8, było nawet przez moment 1,6. No, co zapowiada naprawdę ciężką walkę w tym sezonie o tytuł mistrzowski. W Mercedesie Vegeta 16, a już w McLarenie Marchewa 5. Więc jakby tak dalej szło, to było, ale Piekarczyk zwycięża sprint do Grand Prix Japonii. Marchewa jeszcze z Gunterem do końca próbuje. No, mamy tą różnicę, także 1,7 próbował, no i wow. Jeszcze keramzytowy mocarz rozbija nam się na koniec. Ósma pozycja dla Ferrari, no i 11, także niewiele zabrakło naprawdę Vettelowi, żeby być w tej pierwszej dziesiątce.
Już kierowcy ruszyli do wyścigu. Lepszy start, słaby start Brzygockiego. Już pozycję traci. Już teraz McLareny na 1-2, ale gdzie chciał Mercedesie się odegrać za stratę pozycji. No niestety pechowiec startu Vettel, natomiast to co zrobił Marchewa, no Gunther też nam tutaj już odpada, także dosyć szybko, sporo tych, ja tego najbardziej się bałem właśnie, że ten start no będzie widać, ależ tutaj rozwalony niestety bolid. No i cóż, Vettel, chałubica gdzieś tam na końcu, więc no wydawało mi się, że jednak te mediumy no na tej Suzuce będą lepiej się zachowywały, ale jak widać pokazują kierowcy, że jest zupełnie na odwrót. No walka mocarza Jelmajkela. No i widzimy, proszę Państwa, restart w Przygockiego, Mercedes, no wiadomo, Kulbajk tutaj to jest stary wyga, on nie daje się zaskoczyć w bardzo łatwy sposób, także piękny wagonik od razu po rozpoczęciu, Vettel też już tutaj 9. pozycja, jakoś wykaraskał się z tych wszystkich problemów, które jeszcze niedawno mogliśmy oglądać, i w tym momencie 9. pozycja, ale naprawdę no ciężki zawodnik przed nim, co prawda na hardach piekarczyk, więc też będziemy mogli zobaczyć, jak te opony będą się tutaj sprawować. No ale co ważne, widać, że na pewno Vencialo, Filipos, mocarz Jelmajkel, Bagieta, Pepcio raczej zjeżdżać do końca już nie będą. No walka ostra, tutaj Wąsik, Kerbuc, Dream jeszcze w to wszystko zamieszany. No i już ten McLaren oglądany coraz częściej. Piekarczyk, 7. pozycja, 3 okrążeniowe hardy. No i jak widać czuję te opony, nie ma na razie jakichś większych problemów. Nie widać, żeby się jego bolid mocno ślizgał na wyjściach i zobaczymy, no ma przed sobą troszeczkę trudnych zadań. Kulbajk, Januszek, jeżeli będzie w stanie Piekarczyk tam się do nich dobić, a jak najbardziej już zaczyna atakować Dreama. Co zrobił Kerbut? Przez trawę przejechał z karą. Kerbut chyba jakieś problemy. Ależ teraz mocarz świetnie wyszedł, 8. pozycja, Vencialo. No będzie próbował się odgryzać, ale naprawdę no to Ferrari dzisiaj ma moc. Ma tempo, tak analizując, no ma jeszcze szansę tutaj naprawdę się przebić. Chcielibyśmy na pewno zobaczyć taką bezpośrednią walkę mocarza i Piekarczyka. No i oczywiście gdzieś tam w końcówce Przygocki, Piekarczyk, mocarz. Jest to naprawdę dzisiaj do zrobienia. Powolutku zaczynają tracić swoje właściwości, swoją przyczepność. No i jak na razie widzimy i Vencialo, ależ w tym samym momencie jak się przełączyłem na Alpinę, zderzenie mocne i Dream i Vencialo na razie wyeliminowani z walki. No i wystartowali Piekarczyk, leciutko zaskoczony Filipos, Przygocki już realizuje od pierwszych metrów swój plan, troszeczkę jakby zamieszany w tym wszystkim kierowca Ferrari. Ktoś tam poleciał w bandę Bagieta. Jak nic to Mercedes. Barwy Mercedesa były widoczne właśnie na tej bandzie. No i zobaczmy, Przygocki naprawdę no świetnie sobie poradził. Już tak naprawdę na 3. pozycji. Więc widać, że przeanalizował to świetnie podczas safety cara, no i jak na razie plan w Mercedesie wykonany na 100%. Zajęło mu to dosłownie pół okrążenia. Pierw błąd Michaela, potem fantastyczna walka z Ferrari, gdzie to i Kieramzytowy musiał odpuścić, bo był z tyłu, i teraz już przed Filiposem, i kończy się to tym, że Przygocki, mając karę,
jest tuż, tuż za kierowcą. W tym momencie Kramsdowy tutaj walczy z Hasem, z Filipposem, naprawdę na żyletki kierowcy lecą. No, kto wyjdzie zwycięsko, jak na razie Has górą, ale oczywiście będą tutaj Ersy bardzo bogato wykorzystywane w tym momencie. Kramsdowy po wewnętrznej, po zewnętrznej Filipos. I to Filipos, chociaż tutaj Marchew jeszcze, zobaczmy, ale już znalazł miejsce kierowca McLarena. I to on jest z przodu, tutaj będzie jakiś atak, nie będzie odpowiedzi, Williams tam trochę po trawie jechał Pepcio, więc troszkę tam trawy zebrał, ale chyba to nie przeszkadza. Michael, coś takie różne tempo, teraz jeszcze taka bardzo esportowa linia. Bardziej ryzykownej, bardziej agresywnej, każdy tutaj chce zdobyć punkty, no i teraz Pepcio i Coolbike, no i świetny manewr. Coolbike'a naprawdę, no cóż tu się stało z Coolbike'iem w tym momencie, jakieś turbo doładowanie w Alpinie i w tym momencie już piąta pozycja. Na Venciano cały czas utknął gdzieś za tym Filipposem, nie może sobie poradzić Venciano z Filipposem w tym momencie, bo nawet Pepcio tutaj jeszcze, ależ co tu się dzieje, naprawdę tańczą Alpinki, świetnie to wyglądało. Trzy okrążenia do mety. No już niespełna, ale no oczywiście trzeba na to patrzeć, bo wiem jak to wygląda, w tym momencie Karamzytowy za Coolbike'iem. Dokładnie, no Coolbike tutaj nam się nagle pojawił, nie wiem czy to był jakiś kontakt z Venciano, czy po prostu jakieś kłopoty Januszka tam na wyjściu, w sławetnym zresztą dzisiaj sektorze pierwszym, no i na razie Januszek na 9 pozycji, no co oczywiście wróży fajną przygodę dzisiaj dla Vettela, który na 6 pozycji w tym momencie, fakt, że troszeczkę traci, co tu się dzieje z Przygockim? To jest... Ola Boga, no nie może być tak. Kierowca Mercedesa kolejny wyścig nie wytrzyma. To nie sądzę, żeby ktokolwiek wskazał dzisiaj, że Piekarczyk i Marchewa będą tutaj na tej pozycji, aczkolwiek... O Jezus Maria! I Vettel Keramzytowy. No kto wie, kto tutaj jeszcze skorzysta w końcówce na tych całych zamieszaniach. Świetny przejazd, no ale my już się przenosimy na początek, ponieważ Piekarczyk wygrywa Grand Prix Japonii, rundę drugą sezonu drugiego, splitu pierwszego, po świetnej walce, no i niestety po dramatycznym błędzie Przygockiego, no i drugi mocarz. Świetny debiut kierowcy Ferrari dzisiaj. No i cóż, aż się nie mogę doczekać, jak usłyszymy Coolbike'a, który w tym momencie jest na tej trzeciej pozycji. Jeszcze przecież 4 okrążenia temu nic nie zapowiadało, że faktycznie może tak się wydarzyć. A to... World League of Players.